Marek Cypliński. Spotkałem w swoim życiu żywego Jezusa. Nie spotkałem żadnej religii, ale poznałem żywego Boga. I ty również możesz go dzisiaj spotkać. Tutaj, w tym miejscu. Niezależnie od okoliczności. Niezależnie od twoich wartości życiowych i przekonań. Niezależnie od tego, czy jesteś dobrym, czy złym człowiekiem. Wiecie co? Latami wierzyłem w Boga. Wierzyłem w Boga na swój sposób. Ale w ogóle go nie znałem. Byłem jakimś tam protestantem i myślałem, że jestem lepszym człowiekiem, że wiem coś więcej, bo nauczyłem się jakiejś teologii, ale w ogóle nie znałem tego Jezusa, o którym mówiłem wtedy. Moje życie wyglądało w parszywy sposób. Latami zmagałem się z depresją i nerwicą i nikt nie był w stanie mi pomóc. Wszyscy moi liderzy duchowi mówili mi, że w moim przypadku potrzebuję psychiatry, że nic innego nie może mi pomóc poza psychotropami. I wiecie, ja zawsze kochałem prawdę. Umawiałem, że wolę raczej umierać pod kołami pociągu, będąc sobą, niż mykać psychotropy i udawać, że jestem szczęśliwy. I któregoś dnia zamknąłem się w piwnicy i planowałem tam swoje samobójstwo. Człowieku, zaraz z tobą porozmawiam. Jeśli chcesz, możesz pogadać z moimi przyjaciółmi tutaj. I gdy zamknąłem się w piwnicy i planowałem swoje samobójstwo, świadomy tego, że jest coś więcej niż to, co widzę, to, co dotykam i to, co czuję, widząc przed sobą tylko ścianę, otworzyłem serce i zacząłem wołać: Jezus, jeśli Ty jesteś naprawdę żywy i prawdziwy, ja potrzebuję Ciebie spotkać tu i teraz. Potrzebuję wiedzieć, czy mnie potępiasz, tak jak ja się potępiam i tak jak inni mnie potępiają. I wiesz, gdy otworzyłem serce, spotkałem tego Jezusa i wyszedłem z tej piwnicy nowym stworzeniem. Nie stałem się lepszym człowiekiem, ale czułem się tak, jakbym dopiero co się urodził. To się nazywa nowonarodzenie, pojednanie z Bogiem przez imię Jezus Chrystus. Wiesz, nie możesz na to zapracować. Nie możesz zasłużyć na zbawienie przez bycie dobrym człowiekiem. Możesz jedynie pojednać się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Gdy wyszedłem z tej piwnicy, dalej zmagałem się z depresją i nerwicą. I parę tygodni później spotkałem człowieka, który żył tak jak pierwsi apostołowie i pierwsi uczniowie Jezusa, którzy uzdrawiali chorych, wyganiali demony i prezentowali Królestwo Boże w mocy. Jezus jest taki sam dzisiaj, jak 2000 lat temu. I ten człowiek położył na mnie ręce, pomodlił się krótko i wszystkie symptomy depresji i nerwicy ustąpiły w jednym momencie. Ludzie pytali mnie później, co zrobić, żeby wyjść z depresji? Jak się wychodzi z depresji? Ja nie mam żadnych porad. Mnie uwolnił Jezus. Cokolwiek, z czymkolwiek zmagasz się w życiu, Jezus jest odpowiedzią na każdy problem. Wiesz, w Chrystusie mam pewne zbawienie dzisiaj. Jestem bardziej pewien tego, że idę do nieba, niż tego, że tu stoję i mówię wam o tym. Ale oprócz tego, zacząłem korzystać z tego, co Jezus dla mnie zrobił. On wziął ubóstwo na siebie, abym dzisiaj mógł żyć z obfitości. Jest też napisane, że w raniach i szczurcach Jezusa jest moje uzdrowienie. I wiesz co, od 2 lat zacząłem w to wierzyć. I od 2 lat przestałem chorować i wierzę, że już nigdy w życiu nie będę chory. Dlaczego? Dlatego, bo w to uwierzyłem. Dlatego, bo to wziąłem od Jezusa. To jest dar. Nie mogłem na to zapracować. Możesz dzisiaj narodzić się na nowo. Możesz pojednać się z Bogiem i doświadczyć czegoś, z czym w życiu nie miałeś styczności. Przyjacielu, zaraz z tobą porozmawiam. Jeśli chcesz, możesz pogadać z moimi przyjaciółmi. To jest bardzo proste. Otwórz swoje serce. Jeśli szukasz prawdy, jeśli szukasz Boga, nieważne w jakim jesteś teraz stanie, nieważne co o sobie myślisz, nieważne czy zrobiłeś coś dobrego w życiu czy nie, to się w ogóle nie liczy. Jeśli szukasz Boga, otwórz swoje serce. Zawołaj do Niego tak jak ja zawołałem w piwnicy, ze swojego serca. A gwarantuję Ci na 100%, że On Ci odpowie. Wiesz, gdy ja poznałem Jezusa, wszystko inne w moim życiu straciło blask. Wszystko, co mnie pociągało wcześniej, przestało być atrakcyjne.
gdy porównałem to z blaskiem tego Jezusa, którego poznałem. Wiesz, nic już mnie tak w życiu nie pociąga jak ten Chrystus. I gwarantuję Ci, że będziesz miał tak samo. Że poznasz, doświadczysz czegoś, czego jeszcze nigdy w życiu nie dotknąłeś, gdy oddasz życie Jezusowi. Narodzisz się na nowo. Narodzisz się na nowo. To jest takie proste. Jeśli zmagasz się z jakąś chorobą, możesz przyjść do mnie, położę na Ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony. Jest napisane w Słowie Bożym, że ci, którzy w Niego uwierzyli, ręce kłaść będą na chorych, a ci będą odzyskiwać zdrowie, wiesz? Na moich oczach rosła człowiekowi noga w moich rękach. Na moich oczach dziewczyna odzyskiwała wzrok. Widziałem wiele uzdrowień. Dla tych, którzy się odważyli to przyjąć, to jest dar. Nie możesz na to zasłużyć. Wystarczy, że tego chcesz. Nazywamy się Kościół Mocy. Jeśli nosisz teraz maskę i nie chcesz podejść porozmawiać, gdy wrócisz do domu, zawołaj ze szczerego serca do tego Jezusa. Można znaleźć w internecie pod hasłem Kościół Mocy. Ja i moi przyjaciele jesteśmy tu dla Was, żeby o tym porozmawiać, żeby Wam usłużyć. Zachęcam Was do tego.